Jesteśmy na planie do sesji magazynu Viva. Ze mną jest jej bohaterka, pani Beata Tadla. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyznam, że jest mi bardzo miło, ponieważ tych okładek już kilka z panią w roli głównej było, a jest to moje nasze pierwsze dopiero spotkanie. Ja zajrzałem do tych archiwów i jedna okładka przykuła moją uwagę. Przyznam, że całkiem specjalnie i nie przypadkiem mam ją tutaj ze sobą. Państwo też ją pewnie za chwilę zobaczą na ekranie. Chodzi o to, że dokładnie kilkanaście dni temu minęło 5 lat, jak była pani okładka z synem Jankiem. Serio? Tak. W styczniu to było. A, w styczniu on miał urodziny, bo on ma 5 stycznia urodziny. No właśnie. A tutaj to ja nie wiem, miał może 14 lat? To jest 2015 15, rok. 15. Czyli 15, nie, no to 14 lat miał, bo teraz ma 19. A pytanie brzmi, czy coś przez tych 5 lat waszej relacji się zmieniło? Bo to taki był okres chyba nastoletni. I teraz wydaje mi się, że w tej relacji mama-syn trochę mogło się pozmieniać przez tych 5 lat. On nienawidzi tego zdjęcia, ponieważ mówi, jak ja mogłem mieć takie długie włosy, o które oczywiście mnie błagał wcześniej, tak, czy może sobie je zapuścić, ale teraz nie, no teraz to jest krótko ostrzeżony. Wtedy jeszcze miał etap, że będzie chodził w szkłach kontaktowych, teraz już wrócił do okularów. No, mężczyzna, jak widać, też jest zmiennym, nie tylko kobieta, szczególnie pewnie w takim okresie nastoletnim. W naszej relacji nie zmieniło się nic. Przeszliśmy okres dojrzewania, myślę, że dość łagodnie. I nie było żadnych większych konfliktów. Wiadomo, że one się pojawiają, dlatego że nastoletni człowiek w czasie, kiedy sam być może siebie nie rozumie, kiedy kształtuje mu się ta część mózgu odpowiedzialna za właśnie tam dojrzałość i świadomość podejmowanych decyzji, kiedy jest burza hormonów, on nie wie, co się z nim dzieje, no to tym bardziej rodzic, który też nie rodzi się z patentem na świetnego rodzica i pełną wiedzą, też nie za bardzo wie. Ale jak tak mi się sobie... wydaje, że w waszym przypadku się już wypracowało takie naprawdę fajne rozwiązanie. A to prawda. I dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że nasz układ jest układem partnerskim, bardzo świadomym, bardzo dobrym. Jestem przeszczęśliwą i mega dumną mamą. A kończąc temat Janka, wydaje się pani, że mógłby się dzisiaj znowu zgodzić na taką sesję? Czy on w ogóle chciałby robić coś bardzo, bardzo z dala od mediów dzisiaj? Nie wiem, nie pytałam go. Pewnie by to rozważył, ale to nie jest osoba, która jakoś pcha się do show biznesu. I myślę, że jeżeli będzie podejmował jakiekolwiek decyzje, to będą jego decyzje. Ja na nic nie naciskam, na nic też nigdy nie naciskałam. Jego zainteresowania są inne niż dziennikarstwo. Pokrewne, można powiedzieć, ponieważ jest to człowiek zainteresowany światem, zainteresowany procesami społecznymi, zainteresowany tkanką miejską, ale w takim bardzo szerokim znaczeniu. Też interesuje go to, jak są skonstruowane miasta, jak wygląda struktura społeczeństw poszczególnych, porównuje kraje, dane statystyczne. Podróżuje, sam zarabia na te podróże, więc oczywiście podróżuje. Przysyła mi zawsze z tych podróży najczęściej jakieś właśnie wyczytane czy zdobyte informacje dotyczące danego kraju. Zresztą zawsze do każdej podróży się świetnie przygotowuje, zawsze jest podręcznik, a nie tylko wujek Google. Nie podręcznik, tylko przewodnik i nie tylko wujek Google. Więc naprawdę zawsze ma taką solidną podstawę, jak gdziekolwiek, dokądkolwiek jedzie i wraca taki podbudowany, że nie wiem, uświadomił sobie to na żywo.